Szczerze, Boże, coś wam powiem. Bywa, że nasza refleksja i opamiętanie, a także przyznanie komuś racji jest spóźnione. Po prostu zbyt długo myśleliśmy nad daną kwestią, a kiedy wyrażamy nasze potwierdzenie, nic nie da się już zrobić. Jezus pyta, teraz wierzycie? A my możemy sobie dopowiedzieć dalsze pytania. Co robiliśmy wcześniej? Jaka była nasza wiara? Dlaczego skupiliśmy się na naszych wątpliwościach, zamiast przyjąć prawdę objawioną? Te pytania można mnożyć, tyle że nie chodzi o kajanie się. Jezus wraca do Ojca, z czego płynie radość. Święty Paweł VI powiedział, tutaj warto podkreślić tajemnicę niezgłębionej radości Jezusa, która jest w Nim tak wyjątkowa. Jezus promienieje pokojem, pewnością, radością, gotowością dzięki przekonaniu o nieskończonej miłości Ojca do siebie. Z tej miłości wypływa Jego pełne zaangażowanie we wszystko, co robi dla człowieka, dla Ciebie i dla mnie. I dlatego mówi, że musimy być gotowi na najtrudniejsze wydarzenia, na odrzucenie, na pogardę. Musimy być gotowi na to, że będą nas atakować, aż się rozproszymy. Bo nasza jedność będzie dla naszych przeciwników nie do zniesienia. Świat wiary w Chrystusa jest podważany na każdym kroku. Dociera do nas wiele informacji, które przeczą temu, czego dowiadujemy się z Ewangelii. Moda, trendy, sposób pracy, życia czy wychowania młodego pokolenia ucieka od tego, czego wymaga Ewangelia. Ale im więcej uciekamy od Boga, tym więcej w człowieku rodzi się złość. Jeden na drugiego się dąsa, zamyka. Każdy kolejny dzień życia wzbudza w człowieku lęk, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie i z czym trzeba będzie się zmierzyć. Tym wszystkim Jezus jest niezmienny i niezachwiany. On mówi, miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Bo świat to tylko chwila. On przeminie i nawet nie zdążymy się nim zachłysnąć. Uczmy się od Chrystusa, jak pokonywać przeszkody i trudności, tak jak i On je pokonywał. Przecież w naszym życiu też musimy doświadczyć wielu śmierci i zmartwychwstań. Nikt ich nie oczekuje, bo one przychodzą znienacka. Ważne, by przeżyć je w łączności tajemnicy paschalnej. Papież Leon Wielki mówił, przez cały ten czas pomiędzy zmartwychwstaniem Pana a Jego wniebowstąpieniem opatrzność Boża zadbała, by ukazać oczom i sercom swoich, że zmartwychwstanie Pana Jezusa było tak realne, jak Jego narodzenie, męka i śmierć. Nasza słabość jest ogromna. Nie stawiajmy jej w centrum. Nie zapewniajmy Jezusa o naszej wierze, jeśli nie ma w nas przekonania, że wiemy, co mówimy. Nie dostaniemy reprymendy od Jezusa, bo On wie, że słabość jest naszą cechą. Dlatego On nas umacnia, byśmy nie rezygnowali zniechęceni swoimi upadkami. Łatwo jest przekreślić siebie, drugiego człowieka. Nie o to jednak w życiu chodzi, by odchodzić, ale by powracać. Nie wiem, czy wiecie, ale Bóg w nas wierzy, że podołamy Jego zadaniom. Czas więc także uwierzyć w siebie, że On jest większy niż nasze upadki. To On daje nam siłę i życie, byśmy rozwijali się i byli pełni radości. Bóg stworzył nas tak, że jesteśmy sobie potrzebni. Człowiek człowiekowi, człowiek Bogu i Bóg człowiekowi. On zawsze jest z nami, o czym słyszeliśmy wczoraj. Miejcie odwagę, mówi Jezus, by nie zabrakło nam sił i mówienia sobie, dzisiaj dam radę, dziś nie upadnę. A nawet gdyby tak się zdarzyło, to by odwaga nie przestała w nas wołać do Jezusa, podnieś mnie i przytul, postaw na nogi i popchnij do przodu, bym szedł i był Twoim świadkiem. Z Panem Bogiem.